Witam w drugim filmie z serii Helm. Przejdźmy sobie zatem do działania. Etap siódmy, Charts. Etap siódmy, epizod pierwszy. No sobie usuniemy to. Nazwiemy sobie jakoś inaczej naszą aplikację. Czyli jeszcze raz Helm. Create. I zrobimy sobie Go. SFV. Dobra. Go SRV. Usuniemy to, co jest nam niepotrzebne. Nie będziemy żadnych subchartów na razie robić. Templates. Usuniemy sobie tego helpera. Usuniemy HPA. Usuniemy. Nocy, przeczytamy sobie nocy. Sorry, second nie jest potrzebne. No i test. No, nie jest pusty. Testy w zaawansowanej części kursu. Dobra, nocy. Co mamy w nocach? Ciekawego. Serwis IP. Echo serwis. Podnym. Jakieś tam rzeczy. No dobra, nie jest to nam potrzebne, to sobie to usuwamy. Jak to będzie potrzebne, potrzebował, to niech sobie zostawi. W Kubernetesie w sumie wszystko mieliśmy. Tutaj było. Dobra. Dobra. Teraz sobie przejdźmy do naszego czarta. No i co mamy? API version V2 jest tak. GoSRV to jest nazwa naszej aplikacji. Helm chart for Kubernetes. To sobie możemy zmienić. No tak jak samo mówi opis, nie? GoSRV app. Simple server with Go. Typ aplikacji i tutaj właśnie mamy tą naszą wersję. App version. To sobie też zrobimy. To jest wersja, w sumie to nie będzie, bo to będzie 1. To jest wersja Helma. To jest wersja aplikacji. Dobra. No, jeszcze raz. To jest podstawowe, co musi tutaj się znaleźć. API version V2. Nazwa aplikacji. Opis. Typ. Aplikacja. Jak aplikacja, to aplikacja, tak? Wersja chartu. I wersja aplikacji. No dobra. Helm template. Polecenie Helm template służy do tego, żeby Helm template, tak, służy do tego, żeby sobie sprawdzić, wygenerować nasze manifesty lokalnie. I żeby no, sprawdzić organoleptycznie, czy wszystko się zgadza, czy no, jest to, co chcemy, tak? No dobra, usunąłem tego TPL-a. I teraz troszkę tam będzie services, dobra. Czyli przejdźmy sobie teraz do template'ów.
I tak, vim deployment.yaml. Tak. No, tutaj te include nam się będą psuły. No, to może sobie zostawimy, bo to będzie dużo rozpisywania. No nie zostawię tak tego, bo trzeba by było tak. I tutaj będzie tak. I na przykład będzie app name labels. No to zrobimy sobie. Global labels, ale też będzie wolniejsz. Dobra. Value Santos autoscaling enabled. Replica count. Match labels. To będzie tak samo. Tutaj te minusy trzeba usunąć, to jest ważne. To też w zaawansowanej części wytłumaczę, o co chodzi. Chętnych. O co chodzi z zaawansowaną częścią? Z zaawansowaną częścią chodzi o to, że jeżeli ktoś chciałby przeprowadzić. Dobra. Jak ktoś by chciał. Kupić sobie miejsce na kursie, to jest taka opcja, że prowadzę kursy i to nie są kursy grupowe, tylko to są kursy indywidualne, interaktywne albo offline'owe, to zależy od tego, jaki kto ma budżet i co chce w sumie. Jest tak, że no tam odsyłam na stronę w sumie. Nie będę teraz tego, żeby nie przedłużać odcinka. Tam jest wytłumaczone, o co chodzi. Na stronę facebookową jest dodano w info na kanale. Także zachęcam do zobaczenia. Dobra, o co chodzi tutaj? Co ja robię teraz? To są odniesienia do naszych zmiennych w pliku values. Czyli z naszych zmiennych będziemy pobierać nazwę, będziemy pobierali te globalne labele, bla bla i te inne wszystkie wartości, tak? Width, no to daje nam to, że tam nam chodzi pętelka i pobiera te wartości. No i tak to wygląda, tak? Także ja tutaj zastopuję i wrócę już, jak pozmieniam to wszystko. No bo widzieliście, jak to zmieniam, tak? I tutaj po prostu usunęliśmy ten plik TPL. No i tego helpera, no i teraz muszę to, co było z helpera podane, muszę pozmieniać na wartości i zaraz wracam. No i dla was to była chwileczka, dla mnie troszkę więcej, kilka minutek. No i co się zmieniło? Nazwę deploymentu wziąłem sobie taką. Chart name, to jest nazwa
z czarta. Ona jest już predefiniowana, możemy jej użyć. Chart.name i to będzie nazwa naszego charta, tam co jest, co pokazałem, chart.yaml file. Zaraz zobaczycie. Będzie K. Czyli to będzie ta nazwa. Name. Chart name. No i dobra. Czyli chart name. Z dolarem. Musi być, żeby było wiadomo, że to jest, odnosi się do czarta. No ale inaczej nie zadziała, także to sobie zobaczycie. Następnie. Tutaj dodałem tą funkcję toYaml. Zapomniałem jej dodać na początku. Czyli to będzie zmieniało w postać jamlową i dorzucało tutaj an ident, to mówi po prostu, ile ma być wcięć. Czyli ile ma dorzucić nam spacji pustych. To będzie raz, dwa, trzy, cztery tutaj dokładnie. Tutaj sześć. Mniej więcej, tutaj 8 i tak dalej, 12, tak jak widzicie tutaj, nie? No dobra, jest to sobie stworzone, czyli te wszystkie rzeczy, które były z TPL-em, z naszym helperem, pozamieniałem na zwykłe wartości, żeby się brały z pliku values. No i teraz jak sobie... Tak samo zrobiłem z serwis. Też sobie dorzuciłem tak, żeby mi brało tutaj, tylko dorzuciłem sobie SVC, czyli w sumie suffix dodałem, który się będzie dodawał. No i też dodałem sobie te global labels. No tak jak w Kubernetes się tłumaczyłem, to wiecie o co chodzi z labelami, co to jest selector i tak dalej. Tutaj selector, tak samo wiecie o co chodzi, nie? Global labels w sumie to będzie do opisywania, żeby było wiadomo skąd pochodzi ten akurat serwis. To będzie taki nasz opis w metadacie, a selector, no to wiecie o co chodzi w Kubernetesie. Jak ktoś nie wie, zachęcam do obejrzenia Kubernetesa, części poświęconej Kubernetesowi. No dobra. I tutaj tak jak zwykły serwis wszystko jest skonfigurowane. No to przejdźmy sobie do naszych zmiennych. No i w zmiennych mamy jakiś tam image, service account. No to w sumie service accounta już nie mamy. To sobie możemy to usunąć. Pod labels, tutaj też nie ma dodane, pod security context, ale to możemy sobie tutaj dodać od razu. Nasze global labels i to będzie tak. Security context, no to tutaj mamy co można zrobić. Cluster IP, wszystko jest zrobione, ingress enabled false, czyli nam się nie tworzy, no ale zaraz poddajemy. Auto scaling jest dodane. No to jest w zaawansowanej części kursu, to nie tłumaczymy o co tu chodzi. Volumes, node selector. No to sobie możemy zrobić teraz tak, uzupełnimy sobie i zrobimy tak. App serv i sobie dodamy pod labels app go serv global labels, to sobie dodamy app. To jeszcze możemy sobie dodać. Możemy sobie dodać, że jest to managed by Helm.
No i co sobie dodamy? Iż jak sobie zrobimy tutaj pyk. Jeszcze sobie możemy dodać wersję. Ręcznie możemy wpisać, nie ma problemu. No, nie będzie zahardkodowane. Będzie. Zrobimy sobie app version i zrobimy sobie pyk. Zaraz sobie zrobimy cut. I tutaj będzie app version. Dobra. A, to nie, sobie zrobimy chat version w sumie. Chat version. I chat. I w sumie sobie zrobimy app. App version nie, to app version sobie zrobimy w deploymencie. No dobra. I co? I spróbujemy. A, template. Helm. Tutaj values.yaml. Linia 18. No zaraz zobaczymy, co tam się dzieje w linii 18. App. No to chyba nie będzie to problemem. Linia 7. No i widzicie, i się nam rozjeżdża. Tu Jan nie jest możliwe mapowanie zmiennych. I tak, co nam się dodało? Charts. A, tutaj AppGo SRV poszło aż za daleko. Za daleko poszło. AppGo SRV. No dobra, wiemy, o co chodzi. Tutaj labele się pododawały. Zmienna. Dobra, czyli tutaj mamy jakiś problem w. No, oczywiście, że mamy. No, zostawiłem YAML-a. A nie chcę tutaj YAML-a zostawiać. YAML-a, JSON-a. A ja będę. Nie będę zostawił JSON-a. No, możemy zostać przy JSON-ie. Ale nie będziemy mieszać styli. Teraz już jest ładniej. Tylko jeszcze match label nam się tutaj nie dodał. O, zaraz go dodamy. Tutaj mamy taką brzydką
parę, że tak powiem, to zrobimy sobie tak. I tutaj, żeby usunąć pustego entera, no to dajemy sobie pustą linię, to dajemy sobie minusik. No i teraz popatrzcie, widzicie, już nam się usunęło. Jeszcze raz. Tu przy funkcjach dodajemy minusik i wtedy nam się ładnie wszystko usuwa. Dobra, co tu jeszcze? Selector labels. Doda nam się selector labels. Selector labels. Match labels. Dobra, i zobaczymy, o co tu chodzi. Selector labels. Mamy coś takiego jak selector labels tutaj. Pod labels. Nie ma. Gdzie nam się podział selector labels? Nie ma. Up SRV. Dobra, to tak samo sobie zrobimy teraz jeszcze. Tutaj usuniemy sobie to, żeby ładniej kod wyglądał, tak? SRV HTTP i template selector match label. To sobie jeszcze w deploymencie. Usuniemy tego, tutaj dodamy też minusa. No, jeszcze się nie sunął. Tutaj. O, pięknie. No i nam się stworzyło to, co chcieliśmy. Replika jedna. Bez security context. To można sobie później poustawiać. Mamy Nginx, jakiś nam 001 beta image, bo nie mamy ustawionych. Z defaultu się wziął. HTTP GET, Readiness, Liveness Probe. No i wszystko wygląda tak, jakby miało być. Czyli jeszcze raz, teraz sobie przejdziemy. Jak widzicie, pobranie zmiennych jest po prostu poprzez values, czyli to jest plik values, a tutaj nazwa zmiennej. Mogą być zmienne zagnieżdżone, tutaj nie ma problemu. Na przykład values, image, pool, policy. No i teraz sobie sprawdzimy ten pliczek. Widzicie? Values, image, pool, policy. Czyli plik values, zmienna pierwsza image, następna pool policy, zmienna zagnieżdżona. Global labels. To akurat nam się dodaje jako całość, bo dodaje się nam jako YAML. Security context, to tutaj nie musimy wstawiać. Nie będziemy się bali, to jest w zaawansowanej części, także. Nie tłumaczyłem tego wcześniej. Nie jest potrzebne w każdym razie. No dobra. Ingres. To już będzie na kolejnej lekcji. Także to tak wygląda plik zmiennych. Tak wygląda używanie zmiennych. No i byłoby to na tyle. W kolejnej części zrobimy sobie tego ingresa jeszcze, żeby powtórzyć te zmienne, utrwalić. No i przejdziemy
do kolejnych rzeczy, troszkę bardziej zaawansowanych tutaj. No ale w sumie no tak wygląda ten helm, nie jest to ciężkie. Trzeba tylko zrozumieć YAMLa, zrozumieć tą wykładnię. No i w sumie będzie tyle. Dobra, no to dzięki za uwagę i do następnego.